Tato, tato! Chwileczkę, Piotrusiu. Spytałam go, jaki to czas. Jestem piękna, a on powiedział, że bardzo przeszły. Nie do wiary, po prostu nie do wiary. I jeszcze mi groził. Na litość boską! Czym pani groził? Spytałam go, kto to jest... Spytałam go, kto to jest Grul. Spytałam go, kto to jest Mickiewicz, słowacki nar. Powiedział, że nie wie. I spytał mnie, czy ja wiem, kto to jest Gruby, Chudy i Kazy. Ja też odpowiedziałam, że nie wiem. Wtedy on powiedział, to niech mnie pani swoją bandą nie straszy. Tato! Ilka, Piotrusiu! A ja postawiłam mu jedynkę, to powiedział, że na nie nie zasługuje. Zasługuje! Ja też uważam, że nie zasługuje, ale regulamin szkolny niższych ocen już nie przewiduje. Tato, tato, czy mogę teraz coś powiedzieć? Zaraz, Piotrusiu. A gdzie jest Jasio? Jasiu! Chodź tutaj! Jasiu, napisałeś już wypracowanie na temat, kim będziesz, jak dorośniesz? Tak, napisałem. To przeczytaj, niech rodzice też posłuchają. Najpierw będę lekarzem, jak chce tata. Później zostanę adwokatem, jak chce mama. A na końcu będę kominiarzem, bo mi się też coś od życia należy. Tato, tato, czy mogę teraz coś powiedzieć? Tak, teraz możesz coś powiedzieć, Piotrusiu. Mama zostawiła włączone żelazko na twojej ulubionej koszuli. O nie! Piosenka ta. Ore, ore, szabada, bada, amore.
bardzo serdecznie dziękuję uczniom klasy piątej i pani Krystynie Dziwniarskiej za część. Poproszę o zabranie głosu pana wójta.